była mowa. Szpak dołączył od samego początku do naszego takiego kalendarza rocznego, różnych ważnych wydarzeń. Ja się bardzo cieszyłem już od pierwszego dnia, jak Grzesiek mnie zaprosił. Mega. Ten program jest po prostu dłuższy. Szczecin zapadł mi w pamięć jako jedno z trzech takich miast, gdzie była najlepsza energia. Trochę dzisiaj przyśpiech na premierze jakiejś, że pokazu, gdzie 90% dzisiejszego wieczoru były nasze skecze, które robiliśmy przez półtora roku pandemii później i te reakcje widzów na żywo, ten ciągły śmiech, no to niesamowicie, ja się prawie wzruszyłem w lotach. Fantastyczna zabawa, naprawdę karuzela śmiechu, lepsza niż terapia. Od tego są festiwale, mają być platformą do eksperymentowania, do robienia rzeczy, których normalnie by się nie zrobiło i dlatego warto je po prostu realizować, bo one są czasami taką trampoliną dla różnych projektów. Jak zobaczyłam, że są zajęcia z jogi śmiechu tutaj, to wiedziałam, że ja muszę tutaj być. Tajemnicą jogi śmiechu jest to, że nawet ludzie, którzy nie uczestniczą w zajęciach, a obserwują, są zarażani uśmiechem. Uśmiech ma cudowne działanie transformujące nasze samopoczucie. W tym roku poznawaliśmy właśnie historyjki błaznów, tych kilka biogramów z dawnych kronik, o których opowiadałem i globalnie historii komedii ludzkiej też. Kieszeni proszę to wyjąć z kieszeni, bo zaraz będą trzy dzwonki i nie wiem, co się wydarzy. Tak powinno być, na tym polega sztuka, że artysta robi to, co mu w sercu gra i dopiero następnie znajduje na to amatorów. Jesteśmy żywym przykładem, że tych amatorów na sztukę można znaleźć, bo my od samego początku robimy tylko to, co nas bawi. Na szczęście bawi to jeszcze mnóstwo innych ludzi. Dobrą robotę zrobił Grzegorz Dolniak i tym Szpakiem, bo to jest też kwestia wyedukowania widowni. Wszystko jest po to, żeby się tutaj zaśmiać, żeby był śmiech, ale to są prawdziwe historie. Kiedy tworzyłam ten program, myślałam, że on będzie taki po prostu piosenkowy, że będę śpiewać i już. A później jak zaczęłam opowiadać o różnych historiach swoich z życia, nagle się okazało, że to jest połowa mojej programu. Jestem zachwycona, ale panią Joannę znamy, oglądam, uwielbiam, uważam, że to jest pierwsza dama polskiego kabaretu, a jeszcze na dodatek pani Joanna ma przepiękny głos. Słońce płacze w Chinach. Kończę tą swoją kadencję 15-letnią na Szpaku, którą sam sobie wyznaczyłem i jeżeli prosisz mnie o taką anegdotę, to ja mam gdzieś w pamięci takie coś, bo Szpak to jest takie moje zrealizowane marzenie po prostu. Kiedyś sobie to wymyśliłem i to powstało, to jest takie coś z niczego, to jest coś, co mnie najbardziej spełnia. No i kiedyś właśnie pewnej osobie w Szczecinie powiedziałem o swoim pomyśle, ja taki pełny podniecenia, powiedziałem zróbmy festiwal, bo ja widziałem w tym mieście takie coś, zróbmy to u nas. I on mi powiedział, ostudzę twoje zapały młody człowieku, tego się tu nie da zrobić. No i jak jest to przypomnę, teraz w sensie da się.